Uważam, że naturalnie czerwona kartka na pewno wpłynęła na przebieg tego meczu, szczególnie w pierwszej połowie, bo mimo naszej przewagi, strzeleniu pięknej bramki, uważam, że też powinniśmy mieć dużo więcej sytuacji do strzelenia bramek i tutaj nie mogę mieć większych obiekcji. Drugą połowę zaczęliśmy tak jak w meczu, w większości meczu powiedzmy w Płocku, czyli z nonszalancją, arogancją, że tutaj naprawdę nic się nam nie stanie, wszystko jest ładnie, pięknie, nagle jedna, druga, trzecia akcja, bramka zupełnie niepotrzebna. Na pewno nie jestem z tego zadowolony, na pewno będziemy o tym rozmawiać, bo takie rzeczy nie powinny nam się przydarzyć w ogóle, jeśli chodzi o przebieg tego meczu. Z drugiej strony zadowolony jestem, że nie ruszyliśmy na hura, że te akcje były przemyślane, parę minut nam zajęło na to, żeby strzelić drugą bramkę i tak jak mówię, jeżeli jesteśmy w posiadaniu piłki, to ta gra wygląda naprawdę fajnie, jeśli chodzi o straty, proste błędy, przytrzymanie piłki, przytrzymywanie piłki i nagle jest jedna kontra druga, stajemy się nerwowi, zupełnie niepotrzebnie, zamiast to uspokoić, zamiast mądrze się ustawić, to zaczynamy, każdy biega w swoją stronę. Także to z pewnością musimy poprawić, nad tym rozmawialiśmy już po meczu w Płocku i mam nadzieję, że będziemy dalej to kontynuować, bo na pewno zwycięstwo cieszy, ale ta druga połowa, grając 11 na 10, z pewnością dużo mniej. Nic na ten temat nie wiem. Naprawdę mówię szczerze, nic na ten temat nie wiem, żeby jakiekolwiek rzeczy wchodziły w grę. Być może jest to wynik jakiejś spekulacji. Po drugiej stronie my tutaj, i to mogę z całą szczerością powiedzieć, ja nic o czymś takim nie wiem. Także przypuszczam, że mamy bardzo fajne, powiedzmy, nasze relacje pomiędzy zarządem, prezesem, a mną są bardzo dobre, także jeżeli coś sobie takiego było, z pewnością bym pana poinformował, ale nic takiego nie ma miejsca w tej chwili. Wie pan, ja uważam, że to na pewno z pod względem fizycznym musimy lepiej wyglądać. No i sobie zdają z tego sprawę, to nie jest kwestia tych treningów, bo te treningi skończyły się 4 tygodnie temu, prawda? Tak naprawdę te ciężkie treningi. Uważam, że naszą grą, czasami zbyt skomplikowaną, zbyt taką powiedzmy ofensywną, musimy mieć czas na odpoczynek. My tego czasu nie mamy, grając piłkę cały czas do przodu. I to, co mówiłem po meczu w Płocku, że musimy grać mądrzej, musimy grać rozważniej, wyrachowanie, wiedzieć, kiedy odpocząć, wiedzieć, kiedy przytrzymać piłkę, wiedzieć, kiedy przyspieszyć, bo nie możemy grać, tak jak mówiłem, po meczu w Płocku. Jeżeli bym zerwał pasek z wynikiem meczu i z minutą meczu, to tak wyglądało, jakbyśmy musieli strzelić 4 bramki albo przegrywamy 2-0 i grając w pucharach, powiedzmy, prawda, że musimy te bramki odrobić. I to jest złe, bo to powoduje to, że ten wysiłek jest dużo większy na pewno. Ta temperatura, na pewno ta różnica temperatur pomiędzy wczorajszym dniem w Gdańsku czy tym tygodniem jest zupełnie inna. Także tu też musimy na to zwrócić uwagę, jeśli chodzi o temperaturę w czasie meczu. Ale uważam, że fizycznie nie, bo sami sobie komplikujemy sprawę i wtedy musimy dużo więcej biegać, niż to jest tak naprawdę potrzebne. Także mam nadzieję, że te najbliższe mecze już będą bardziej grane z głową, nie z sercem. Bo oni w tej chwili grają z sercem, a nie z głową. I to musimy zmienić. Był ten progres widoczny w pierwszych 45 minutach, bo w te akcje było widać, że mają sens, że pomysł na grę jest, że to nie jest tylko jedno podanie na czas, czyli w czasie jest, widać było, że ten ruch bez piłki jest optymalny, że te skrzydła, ten balans pomiędzy skrzydłami jest optymalny, także pod tym względem widzę progres, ale ta gra defensywna w dalszym ciągu leży mi na sercu i to musimy poprawić, bo tak jak mówię, niestety w Płocku były 3 strzały na bramkę czy 2, z tego 2 bramki, a dzisiaj 1 strzał na bramkę, 1 bramka, także to z pewnością musimy wyeliminować jak najszybciej i myślę, że tutaj jest wielkie pole do popisu dla mnie jako trenera sztabu szkoleniowego, ale również i dla samych piłkarzy. Przypuszczam, że przy jednym ze stać miał problem z Achillesem, także przed do szatni poprosił o zmianę, bo powiedział, że trenerze nie mogę, także uważaliśmy, że przy takiej temperaturze trzymać go na boisku nie miałoby sensu. Mamy krótki ten tydzień jest bardzo krótki dla nas, także musimy być już przygotowani do meczu w sobotę.